STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. I witam serdecznie Państwa. Dzisiaj konferencja dotycząca szkolenia i akademii. Jagiellonia 3 lata temu wybudowała ten piękny ośrodek w głównej mierze ze własnych środków finansowych, przy wsparciu oczywiście Ministerstwa Sportu, ale nie jest to standard w polskich realiach, więc należy się cieszyć, że ta murawa, jedna, druga, zimowe zakryte boisko pełnowymiarowe, ten budynek jest to coś, co nie jest normą, a Rafał Matusiak jako dyrektor Akademii Jagiellonii doprowadził piramidę szkolenia do takiego momentu, gdzie trochę możliwości nas przerosły i jesteśmy na etapie zmiany we współpracy tutaj z przedstawicielami Akademii Partnerskich, z którymi chcemy rozwinąć, rozszerzyć szkolenie i zasięg rażenia Jagiellonii, jeżeli chodzi o sam Białystok, a w dalszych planach, dalszych krokach może wyjście poza Białystok, ale tutaj już bym głos przekazał dyrektorowi Matusiakowi. Także witam panowie na pokładzie, bo współpraca mam nadzieję, że będzie owocna i o szczegółach Rafał, proszę bardzo. Jesteśmy w etapie budowy naszego klubu, budowy naszej akademii. Analizowaliśmy przez dłuższy czas kierunek, w jakim idziemy, nasze możliwości oraz też wynikające z różnych względów ograniczenia, które mamy. Doszliśmy do wniosku, że pewne rzeczy musimy przebudować, oczywiście kierując się tutaj dobrem dzieci, rozwojem młodych sportowców. I doszliśmy do wniosku, że aby być silną akademią, być silnym klubem, musimy mieć silnych partnerów. Dlatego też nawiązaliśmy współpracę jakiś czas temu z kilkoma akademiami i naprawdę ta współpraca idzie w bardzo dobrym kierunku. Postanowiliśmy zintensyfikować pewne działania i też dzisiaj tutaj jesteśmy. Postanowiliśmy, aby najmłodsze roczniki, czyli kategorie Skrzata oraz kategorie Żaka, odłączyć początkowo od struktur jagiellońskich, przerzucić naszych młodych sportowców do naszych akademii partnerskich, które specjalizują się przede wszystkim w młodszych kategoriach wiekowych, dać im tutaj możliwość, aby wprowadzali swoje fajne pomysły i dobrą atmosferę do rozwoju dzieci i we współpracy tutaj z tymi akademiami wdrażamy od przyszłego sezonu taki plan, aby zarówno kategoria Skrzata, jak i kategoria Żaka były w naszych akademiach partnerskich, natomiast Akademia Jagiellonii będzie zaczynała się od pierwszego rocznika, od pierwszej kategorii U10, czyli dopiero od Orlika. Tak początkowo. Czy może tutaj nasi partnerzy, bardzo bym chciał, żeby też zabrali głos w tym wszystkim, bo uważam, że wspólnie podjęliśmy taką decyzję i bardzo fajnie by było wysłuchać naszych tutaj partnerów, którzy pracują z nami, współpracują, jedni od dłuższego czasu, inni troszeczkę od krótszego, ale mamy wspólne cele, mamy wspólną wizję, mamy wspólne plany rozwoju i do tego wszystkiego jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i wchodzimy tutaj w nowy sezon naprawdę z dużymi planami i z dużymi nadziejami. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak Rafał powiedział, my jako Akademia Malucha, Akademia Młodego Piłkarza współpracujemy nieformalnie z Jagiellonią od momentu naszego powstania, czyli od 2014 roku. Jak sobie dzisiaj policzyłem, my do grup młodzieżowych, dziecięcych w Jagiellonii przekazaliśmy około 20 chłopaków, którzy do tej pory są wiodącymi zawodnikami w danych drużynach. Była to współpraca nieformalna, ale ukierunkowana przede wszystkim na dziecko, bo mogliśmy te najzdolniejsze nasze dzieci trzymać u siebie, żeby zdobyć gdzieś tam w jakiejś lidze Żaka o 3 punkty więcej, czy mieć 100 zł więcej składki. Natomiast bardzo uczciwie zawsze podchodziliśmy do naszych rodziców i tych najzdolniejszych chłopaków. Jeżeli widzieliśmy, że już my jako Akademia nie jesteśmy w stanie dać temu dziecku rozwoju na takim poziomie, na jaki zasługuje, to przesuwaliśmy te dzieci do Jagiellonii z obopólną korzyścią, ponieważ te dzieci nadal, mimo że trenują w Jagiellonii, nadal uczestniczą w różnych naszych eventach, w naszych obozach, więc po prostu dobrze się czuli u nas, a dalej mogą rozwijać swoją pasję w klubie, który tak naprawdę nie ma sobie równych w Białymstoku i na Podlasiu, więc uważamy, że to jest jedyna uczciwa droga w stosunku do dzieci przede wszystkim, bo my jak powstawaliśmy,
te 8 lat temu, biorąc do zabawy tak naprawdę, bo to nie jest szkolenie, do zabawy dzieci od trzeciego roku życia, w Białymstoku nie było takich szkółek. Teraz jest kilkanaście, więc konkurencja jest jakby bardzo duża, ale my jako Akademia również się z tego cieszymy, pewnie nasi koledzy, partnerzy również, bo tych dzieci nie trenuje 20, tylko trenuje pewnie 200, 300, nawet i więcej w danym roczniku, a to tylko wróży dobrze na przyszłość, bo Jagiellonia powinna z tego korzystać. Nie wszyscy chcą współpracować, tak jak mówiłem. Myślę, że to są bardzo mądrzy ludzie, którzy chcą rozwoju przede wszystkim dzieci tych najzdolniejszych, bo wiadomo, że większość dzieci bawi się w piłkę, pewnego poziomu nie przeskoczy, ale z piłką nożną może się cieszyć, może się bawić, może się zachwycać, będzie w przyszłości będą kibicami, menadżerami sportu, może sponsorami, natomiast te dzieci najlepsze powinny trafić do Jagiellonii. My z naszymi partnerami doszliśmy do wniosku, znaczy my już dawno, tutaj inni troszkę później, ale też w odpowiednim, w moim odczuciu momencie, żeby to wszystko skonsolidować i grać tak naprawdę w dużej mierze do jednej bramki, bo chyba wszystkim nam chodzi, żeby i w klubie było jak najwięcej dzieci i po prostu stąd. Z Jagiellonią współpracujemy tak naprawdę od ponad roku. Chodziło głównie o to, żeby dziewczyny, które trenują na co dzień w Jagiellonii, mogły później kontynuować swoją karierę dalej w klubie, który już istnieje od prawie 10 lat. W swojej akademii skupiamy dziewczyny z wszystkich w zasadzie roczników, zaczynając od najmłodszej grupy tam naborowej, to są u nas krzaty, a kończymy na seniorkach, także mają możliwość rozwoju i przejścia z każdego rocznika wyżej. W tym momencie Jagiellonia będzie przekazywać nam wszystkie zawodniczki, czy oczywiście wszystkie, które będą chciały do nas przyjść. I będą mogły dalej kontynuować swoją grę w piłkę nożną w akademii. Ja przede wszystkim cieszę się z tej współpracy, bo myślę, że tu będzie korzyść tak naprawdę obopólna, a w tym wypadku to jest najważniejsze. Nasi chłopcy już tak naprawdę trenują gdzieś tam, pojawiają się na zajęciach Jagiellonii, kilku tak naprawdę już gra tutaj od dłuższego czasu, ale co jest najważniejsze, bo to też działa w drugą stronę, że ci chłopcy, którzy po prostu gdzieś tam na dzień dzisiejszy, bo w przyszłości równie może być, nie radzą sobie na poziomie powiedzmy gdzieś tam Jagiellonii i delikatnie mówiąc odstają, mają szansę rozwoju poprzez grę właśnie w naszym klubie, więc myślę, że to też jest fajne i nikt nie jest skreślany, a ma możliwość dalej kontynuowania sportu, jakim jest piłka nożna i przede wszystkim spełnianie swoich pasji, bo to jest najważniejsze. Tutaj ładnie moi koledzy mówili współpracę, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. No i tak jak dyrektor mówił, no my jesteśmy gdzieś na dole piramidy, na pewno ten krok wpływa pozytywnie na dalszy progres i całej Jagiellonii i rozwojowy tych indywidualnych chłopców. My zaczynaliśmy naszą akademię budować od rocznika 2004. Minęło bardzo dużo czasu i możemy się pochwalić dwoma fajnymi chłopcami, tymi jednostkami, które wyszły. To są regularni reprezentanci naszego kraju. Jeden jest obecnie zawodnikiem włoskiej Parmy, a drugi Miłosz Matysik gra w pierwszym zespole i to nas napawa tylko dumą i motywuje do dalszej pracy. Chcemy, aby tych chłopców nie tylko z Football Campu, ale i Malucha, i Hatrika jak najwięcej trafiało do pierwszej drużyny, żebyśmy mogli my wszyscy chodzić na nasz stadion i oglądać przede wszystkim chłopców z Białegostoku. Jak kosztowna jest akademia dla klubu i czy na pewno nie chodzi o to, że schodząc z tych roczników wy zaoszczędzacie jakieś pieniądze? No czy zaoszczędzamy, to nie wiem. Ja myślę, że tutaj per saldo to my dołożymy jeszcze do biznesu, ale bo nie celem tutaj była oszczędność, tylko celem było rozszerzenie wachlarza dostępu, tak? Tutaj, tak jak mówiłem na początku, ten ośrodek też nie jest z gumy i tutaj raczej mała perspektywa jest jego rozwoju, jeżeli chodzi o infrastrukturę, a tutaj rękoma sprawdzonych partnerów i co ważne, też ci młodzi zawodnicy będą wychowywani w duchu Jagiellonii, bo to też dla nas jest kluczowe. Idą do innych partnerów, którzy są wartością sportową, ale umówmy się, tutaj Jagiellonia jest jedna i jedyna i nic innego się tutaj nie pojawi, więc gdzieś ta jotka
na ramieniu i chcemy budować tą tożsamość lokalną jak najbardziej u tych chłopców. Ich będzie więcej, czyli zaczerpujemy trochę większym sitem i wracają do nas w wieku już takim, powiedzmy, źle to nazwę, może produkcyjnym, czy już bardziej w kierunku zawodniczym. Te młodsze roczniki to jest zabawa w piłkę, zabawa w sport. Także uważam, że to jest dobry pomysł, idziemy w tym kierunku, a w zamian za to, że te kluby partnerskie będą pracowały wedle systemu takiego, jaki uzgodnimy, należy im się też wynagrodzenie. Także tutaj nie tylko chodzi o element finansowy, bo na końcu on wcale nie musi być na zero czy na plus w naszą stronę. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.